Cześć! Dzisiaj zabieram Was na południowy kraniec Tajwanu, do Kenting. Kenting to przede wszystkim plaże, a jest tych plaż trochę, więc plan mam klasyczny. Pożyczyłem skuter, by objechać nim wzdłuż wybrzeża. Ale zanim wyruszymy w drogę, pokażę Wam pierwszą plażę, którą mam w zasięgu kilkunastu kroków. Wystarczy, że wyjdę za furtkę i już ją widać. Niniejsza plaża to Dawan. Niekomercyjna, a więc prawie pusta. Nie ma tutaj parasolek, barów ani wodnych atrakcji. Ale to fajne miejsce jako odskocznia. Zwłaszcza, kiedy można przejść na plażę po zmroku, mając tak blisko. No ale dobra, do skutera i w drogę po więcej. W ogóle dość zabawna sprawa, bo parking dla skuterów znajduje się tuż przed świątynią. Na tyle blisko, że gdybym jeszcze podjechał za 2 metry, to bym krążał o świątyni. No ale to jest Tajwan. Tutaj takie rzeczy są normalne. W tym miejscu znajduje się najbardziej wysunięty na południe punkt Tajwanu. Zaliczone! Jeżeli oglądaliście film o facecie w łódce, a na tej łódce płynął także tygrys, to mam dla Was ciekawostkę. Sceny do owego filmu pod tytułem Życie Pi nagrywane były właśnie tutaj, na Baishawan. Tym, co wyróżnia plaże w Kenting i generalnie na południu Tajwanu, jest to, że są one piaszczyste, w przeciwieństwie do kamienistych plaż na północnym i wschodnim wybrzeżu. Stąd też to właśnie południe jest kierunkiem wakacyjnym na Tajwanie. A sama plaża w Baishawan jest jedną z najpopularniejszych, a nawet bym zryzykał stwierdzenie, że najpopularniejszą plażą na Tajwanie. Tutaj jest bar z drinkami, przekąskami i lodami. Są motorówki, są ratownicy, są parasolki. Przede wszystkim jest sporo ludzi. We'll be right back.
Dodatkowo Baishawan nabiera nowego blasku po zmroku. Kiedy to klimatycznie oświetlone, zamienia się w miejscówkę barowo-imprezową, ściągając plażowiczów do tutejszego kampusu kempingowego. Podsumowując, to świetne miejsce na wypad ze znajomymi. Największą miejscowością tego rejonu jest liczące bagatela 30 tysięcy mieszkańców Hanchun. I takie małe mieściny żyją własnym życiem. Wyczuwalny jest tutaj wszechobecny luz, zakrawający wręcz na niedbalstwo. Nikomu się nigdzie nie spieszy, nikt się nie przejmuje deklarowanymi godzinami otwarcia, ani przepisami ruchu drogowego. Ale jest tu jedno miejsce, które wiem, że będzie otwarte. Park z przepięknymi formosańskimi ilonkami sika. Ten jakże uroczy gatunek naklepianych ilonków miał trudną przeszłość, będąc notorycznie celem polowań tutejszych myśliwych. W roku 1969 zabity został ostatni żyjący na wolności formosański jeleń sika. Obecnie trwa odbudowa gatunku celem przywrócenia ilonków do ich naturalnego środowiska. I park ten, który się właśnie znajduje, realizuje niniejszy cel. Będąc tutaj, ilonki można nie tylko pooglądać, ale także pogłaskać i pokarmić, a są niezłymi osłuchami. Ale jest tu jeszcze jeden przesympatyczny zwierzak. Kapibara. Podziwiam ich spokój i niejako jestem blisko do ich stoicyzmu, ale nie na aż takim poziomie. Kolejny przystanek? Xiao Bali. To miejscówka, która niesamowicie przypada mi do gustu. Po przejściu przez gęste zarośla trafiamy na plażę z łagodnym, piaszczystym zejściem oraz z licznymi formacjami
wulkanicznymi. Chodźcie, pokażę Wam. Kwintesencja tropikalnych wakacji. Picie mleczka prosto z kokosa. Zawsze chciałem to zrobić.